Cześć. Jest medal. Jest sukces, jest po prostu klasa. Medal skromny, ale najcenniejszy w mojej kolekcji. Z połówki Ironmana. Poszło bardzo fajnie, bardzo jestem zadowolony. Łączny czas, który uzyskałem, Garmin pokazuje 5 godzin i 8 minut i parę sekund. Także jest super. Jak to wyglądało czasowo poszczególne konkurencje? Już mówię. Ładowanie, chwila. I tak. Najpierw pływanie. Pływanie w mega fajnej wodzie. Temperatura była idealna. 1900 metrów zajęło mi 26 minut i parę sekund. Także fajny czas. Później był rower. Rower i bieganie, od razu powiem, że nie wykonałem planu. Zarówno rower, jak i bieg poszedł negatywnie. Szczególnie bieg poszedł negatywnie, a zaraz wyjaśnię dlaczego. Trochę sarkazmu w tym jest, dlatego że rower miałem zrobić na 180 watach, a w sumie zrobiłem rower na 183 watach, więc plan niewykonany miałby 180, jest więcej, także każdemu życzę takich niewykonanych planów. No i bieganie miało być 5.30 z tempem 5 minut 30 sekund na każdy kilometr, a udało mi się zejść poniżej 5. I dlaczego negatywnie? Bo negative split mi fajnie wyszedł. Biegłem, zaczynałem wolno i biegłem coraz szybciej. Finalnie pokonanie półmaratonu zajęło mi godzinę 43 minuty. Średnia prędkość to była 4,58 minuty na każdy kilometr, czyli zarąbiście. Chociaż finalny czas wyszedł godzina 52, a to z tego względu, że remont jest z promenady i był taki objazd, trzeba było obiec kawałek, wydłużyła się po prostu trasa biegowa do 23 km, dlatego finalnie te 23 km niespełna przebiegłem godzina 52 bez paru sekund także jestem mega zadowolony. Słuchajcie, to jest tyle czasu, pracy. Każdy sobie myśli, nieraz słyszę, że jak tu masz się fajnie, bo jeździsz sobie na zawody. Tak naprawdę, słuchajcie, jestem w Bydgoszczy, ale nie widziałem tutaj nic, kompletnie nic. Oj, wiatr, była zła pogoda. Dobrze, teraz trochę prawdy jeszcze powiem, dlatego że to nie jest tak, że ja sobie jeżdżę i mam się super. Nie, mi za darmo nikt nie dał i to wszystko, ten kapitalny czas, jestem mega zadowolony, mówię. Ten czas to jest po prostu kawał ciężkiej pracy, to jest 9-10 treningów w tygodniu. Wiecie, rozwaliły mi się buty kilka dni temu, w których miałem startować. Musiałem szybko kupić nowe buty i się zastanawiałem, kurczę, no i nowe buty mam, przecież i mi się rozwaliły już. No ale patrzę na Garmina, no w tym roku przebiegłem już 800 km, więc to nie jest tak, że to wszystko ktoś mi dał, tylko to jest kawał ciężkiej roboty, ale opłaciło się, jestem mega zadowolony. Mam mój najcenniejszy medal, także do następnych zawodów. Następne zawody od razu zdradzę. Tajemnice odbędą się w Malborku. Pełny dystans Ironman, czyli 4 km pływania niespełna, 180 km rower i pełny maraton, czyli 42 km biegu. Bardzo wszystkim jeszcze chciałem podziękować za kibicowanie, za ciepłe słowa. Wczoraj przed startem jeszcze położyłem się i zacząłem tu czytać te komentarze, te serduszka. Człowiek ma pełną głowę, pełno jest trosk, problemów. To pomaga, dziękuję wam wszystkim. Jestem mega szczęśliwy i do zobaczyska. Hej!